Siemaneczko, w 33. części Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ruszymy fabułę chyba w tym odcinku, nie? Taki jest plan. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ostatnio robiliśmy zadanka poboczne, trochę eksplorowaliśmy, zwiedzaliśmy. Dobra, trzeba się wziąć za fabułę. Przy okazji, ciągle muszę pamiętać, że gdzieś tu jakaś tarcza może być do zestrzelenia albo króliczek uwiązany. Ej, ten wielki lew, kurwa, czy co to tam było? Shit. Dobra. Tu widzę, że jakieś zebranie jest, okej. Najpewniej nadejdą z powietrza. Jacob gromadzi wojowników w górnej wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolu. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? W walce otwartej nie mamy szans. Uderzą w nas mocno i szybko. Poniesiemy straty. Mają nadzieję pokonać nas na wstępie. Chyba bliźniaczki jakieś. Ale my odrzucimy ich zapał na naszą korzyść. To będzie długa walka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy wykończyć ich powoli, strategicznie. Zadamy im setki ciosów i poczekamy, aż się wykrwawią. Tylko wtedy zwyciężymy. Teraz zapalimy sygnały ogniowe, aby ostrzec innych w dolinie. Dziś wygramy, przeżywając. Zbierzcie jak najwięcej amunicji i zapasów. Ukryjcie je w jaskiniach i ruinach. Gdy już wypełnicie swoje zadania, zgromadźcie się w górnej wiosce. Zrozumiano? Mhm. Tak jest! Zrozumiano! Dobrze. Teraz idźcie. Niech prorok będzie z wami. Dobra. Hej. Czegokolwiek szukasz, możemy pogadać po bitwie. Nowe groty sprawiają wrażenie tempy. Chciałbym z nią pogadać. Chciałbym... Nie wiadomo, jaki pancerz noszą najeźdźcy. Nie jestem pewien, czy to wystarczy, aby go przebić. Przynajmniej tym razem mamy kilka karabinów. Dobra, myślałem, że sobie coś pogadamy. To miejsce w pośpiechu. Zostawiając swoje rzeczy po całej. Puszka amunicji. Hej. Hej. Tam mamy grobowiec. Tu mamy jakąś skrzyneczkę w pobliżu chyba. Kończą mi się lotki. Potrzebuję więcej. Zużywasz 4 na strzałę. Będą latać i z 3. A tu mamy na full, dobra. Nie wygląda, jakby miało zadziałać. Dokładnie tak. Uwierz mi, zadziała. Spoczko. Potrzebujemy więcej strzał. Nie muszą być śliczne. Tyle, ile da się zrobić. Aha, dobra. Tak jak mówię, postaramy się fabułę. Może ten grobowiec kiedy indziej sobie zrobimy. Chodźmy na razie. Mamy ognisko, dobra. Już nie pamiętam, czy tam mamy jakieś punkty. Mamy chyba zachomikowane. Ale brakuje nam. A zobaczmy. Fakt, że zjawili się tu ludzie trójcy. Ekwipunek. Że ktoś przez nich cierpi, to moja wina. Trafili tu za mną. Boże, znowu to samo. Efektem moich działań jest ludzkie cierpienie. Nie. Nie, Laro. Nie możesz tak myśleć, bo wpędzisz się tym w szaleństwo. Prędzej czy później ludzie trójcy i tak znaleźliby to miejsce. A tak mam przynajmniej szansę ich powstrzymać. Mogę dotrzeć do boskiego źródła przed nimi i wykorzystać je, by przynieść światu jakąś korzyść, zamiast kolejnych zgryzot i cierpień. Muszę się tylko skoncentrować. Dla wszystkich, którzy już odeszli. Dla tych, których straciłam. Muszę iść dalej. Dokładnie tak. Nic tutaj nowego nie mamy. Tutaj co to, czego nam tutaj brakuje? Narzędzia. A, jakiś strój może byśmy wzięli. No właśnie. Trochę już mi się znudził ten strój. Premia za strój. Nie, drapieżne zwierzęta są mniej płochliwe, co czy nie? Taki sobie. To spoczko mamy, bonus. Po odniesieniu, to jest ciekawe, strój łowczyni, jak to wygląda? Chyba w nim nie chodziliśmy. Do tych klimatów tutaj pasuje. Bierzemy. A to? W sumie to też może być. To jeszcze bardziej mi pasuje.
To chyba mieliśmy, nie? Z tego stroju trochę chodziliśmy chyba w tym. Chociaż nie jestem pewien, ale w tym na pewno nie chodziliśmy i chcę to. Czyli dostaliśmy nowe stroje, okej. Okay. O kurwa. Zobaczcie. Ale nie, 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 biorę to. Mhm, drapieżnik. Chociaż ten też jest fajny. Ale dobra, nie. Okej. Okay. Dobra. Tam coś jest. Znaczy coś jest, no skrzynka, już sobie ją oznaczyłem. Także sobie to weźmiemy. Jak się zapaliła, nie mogliśmy jej ugać. Dobra. Coś tutaj więcej, pozbieramy to później. Na razie chodźmy tutaj może. Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Dobra. Zapal sygnał ogniowy na wieży. Spoczko. Czyli tam pewnie przed nami. Dobrze, tak też zrobię. To mnie interesuje. Co to jest? Wejście do krypty. Jakaś tu jest skrzyneczka. Aha, ale to... Nie, dobra, nie, nie, nie. To nie jest po drodze. Może później. Na razie skupmy się na tym. Hej. Nie jesteś z najeźdźcami. Co sprowadza cię do tej doliny? Tam, że Jacoba tutaj spotkam, no ale dobra. Skupmy się na naszym... zadaniu. Myślałem, że śmigłowiec słyszę przez chwilę, nie? I trochę spanikowałem. Aha, tu mogę. Dobra. Więc lecimy. W naszym, kurde, znowu nowym zajebistym stroju na akcję. Jako drapieżnik alfa. Dobra. Pięknie się złapała. Oj, widoki są cudowne. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę. Już w poprzedniej odsłonie mi się podobały, więc tutaj dostałem jeszcze więcej, jeszcze lepiej. No tak, tak muszę zrobić. Dobra, łap się. Dobra, troszkę obniż pułap. Okej. Dobra, dawaj na górę. Pięknie. Łap się. Wszystko się rozpada, nie? Ale tak jeszcze się trochę trzyma. Dobra. Oj. Niewiele brakowało. Ja tak sobie zapierdzielam, ale nie no, po drodze nawet nie ma gdzie. Chociaż nie no, mogłem się bardziej rozglądać, bo może gdzieś tarczka by była albo coś, kurde, nie? Do strącenia. No. Chociaż... dobra. Pięknie. Tam jest jakaś czerwona, ale dobra, to nie teraz nas to obchodzi, tylko żebyśmy przeżyli to wejście. Dobra. Co to jest? Aha, możemy to podpalić. Jakiś nowy też sprzęt dostaniemy. Ogniste strzały na naftę. Dobra. Zapalających. Pojemnik na naftę pozwala stworzyć strzały zapalające. Strzały zapalające mogą podpalić tkaninę, materiałów wybuchowych i niepancernych wrogów. Wybierz strzały zapalające naciskając jeden wielokrotnie do momentu wyświetlenia ikony ognia. Aha. Dobra. A tak mogę sobie przerzucać, spoko. A ja mam jeszcze chyba dwa rodzaje trucizny, nie? Powinienem mieć. Ale może z tamtych nie mam zrobionych nic. Dobra, coś tutaj mogę więcej wziąć? Nie, możemy chyba... gdzie na górę możemy pójść, nie? Tu nic więcej nie ma, dobra. Oj. Pięknie. Nie, raczej tutaj. Dobra.
Raczej tutaj, czekajcie. Myślałem, że już mogę na górę, ale muszę tutaj. Nie, nie, nie. Kurde, kamera się trochę nie przekręciła, bym się mogło skończyć źle, bardzo źle. Okej. Dobra. Strzelanie specjalnymi strzałami. Przytrzymaj się, aby naładować specjalne strzały. Tak. Już się robi. Dobra. Aha, zapomniałem, że muszę podczas strzelania też to przytrzymać, okej. Kurwa, od razu Władca Pierścieni mi się kojarzy. Ostrzegliśmy naszych. Zdążą się ewakuować. Spotkamy się w wiosce. Zbieram ludzi. Dobra. Dobrze. Pięknie. Co my tutaj mamy? Ropa. Użyj ropy, aby wykonać strzały zapalające i siejące spustoszenie. Spoczko. Po użyciu ropy można pozyskać z tego samego miejsca, co poprzednio. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Naprawdę dobrze wiedzieć. Możemy stąd spieprzać. Tak, oczywiście, że tak. To jest to samo miejsce? Zastanawiam. Nie, my tędy weszliśmy. No, 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 właśnie, coś mi się tu nie zgadzało. Dobra, będziemy się chyba kierować do wioski, tak mi się wydaje. Tu mam, o, skrzyneczkę przy okazji. Bardzo dobrze. Może jeszcze kryptę tą zrobimy tutaj w pobliżu na szybkości. Ciężkiego spoko. O, jakiś dodatkowy punkcik. Bo tu mamy kryptę. Krypta będzie szybka. No właśnie, więc może byśmy polecieli tak na szybkości. Co o tym myślicie? Myślę, że to jest świetny pomysł. Trochę fabuły tam liznęliśmy. Okej, okay, a tą rudę mogę brać? W sumie mogę brać, bo ja mam teraz powiększony plecak. No rąbaj, rąbaj to, Laro, rąbaj, pewnie. Jest bez problemu. Tutaj tak samo. Pięknie. To jest coś do rozpieprzenia, troszkę monetek. Tu była ta sama droga, ale tu nic nie ma, dobra. Dawaj, rozwalamy to. Kurde, fajnie jakbyśmy już jakąś strzelbę trafili, bo kojarzy mi się, że feeling strzelania ze strzelby też był fajny. Się nie mogę doczekać troszkę już jakiejś strzelby, tak krótko mówiąc. Nie chciałbym tutaj zginąć. Aha, nie, nie, nie zginę tu. Dobra. Mogę tam w dół sobie zjechać. Mogę też tutaj wydobyć trochę surowcu. To czemu by nie? Dobra. Tu nic więcej nie ma. Jezus. Się kurwa... Straszyłem, że spadnę, nie? Się tak zawahałem w ostatnim momencie. Się mogło skończyć bardzo źle. A, ale tu mogę też na piechtę wejść. Dobra, to niepotrzebnie panikowałem. Myślałem, że pode mną jest jedna wielka przepaść. Aurora, lekarka. Mhm, a to się dowiedzieliśmy? Mogli to trochę bardziej rozwinąć, kurde. Mogła ze dwa zdania powiedzieć, nie? Szkoda, szkoda. Dobra, mapka, czy opowiadanie? Droga do Kitierzy była długa i trudna. Piętrzyła się liczba niedołężnych, chorych lub rannych. Aurora była wyznawczynią, która była zaznajomiona z technikami Hipokratesa i wybitnych rzymskich lekarzy. To dzięki niej tak wielu przeżyło podróż do Kitierzu. Wiedza, którą pozostawiła po sobie, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie wyznawców. Myślę, że już trochę może być nieaktualna, chociaż... Chociaż może, może.
Może mają jakieś swoje tajemnice, o których my nie wiemy, nie? I ta wiedza nie przedawniła się przez to. Jezus. Ja rozumiem, że plecak powiększyłem, ale to każdą żyłkę teraz będę kopał? Tak. Okej, grzybki. Tędy później pójdziemy, nie chcę na razie nurkować nigdzie. Chyba, że tu mamy ślepy zaułek. Nie. Mamy tu żyłę żelaza kolejną do wydobycia. I nic więcej. Dobra, czyli musimy się troszkę pobrudzić. Jest, trzeba tu nie trzeba tu nurkować, dobra. No ta krypta jest bardziej rozbudowana niż myślałem. Ale dobra, zobaczmy co w niej jest. Blokowano łuk, zdobywasz nowy sprzęt. Ciekawe jaki. Czy coś tutaj może być więcej do zebrania? Jakieś kaska albo coś w tym stylu? Nie. Musimy spieprzać. Tam jaskinie, jakieś inne pierdoły to sobie tam zostaną na przyszły odcinek. Znaczy, na kiedy indziej po prostu. Musi być sporo skrzyneczek zakopanych, tylko ja jeszcze nie wiem gdzie. Tak przynajmniej mi śmierdzi ta miejscówka. Tam coś jest na górze. O, właśnie. To chyba jakaś mapa, ale nie mogę odczytać słów. Co? Kurwa, Greka na 7 poziomie? I jaja sobie robicie. Ciekawe jak tam się dostać. Opcjonalny grobowiec w pobliżu. Spokojnie, Laro. To ty przybyłaś z Jacobem. Mhm. Mam do ciebie prośbę. No zaraz, zaraz. Wyznawcy proroka uciekli, ale zostali zaatakowani w Syrii. Okej, okay, o Jezu, do 7 poziomu to nam jeszcze trochę brakuje. Jakieś zadanko? W czym mogę pomóc? Jacob mówił, że jesteś dobra w poszukiwaniach. Po dolinie jest rozsianych pełno starych miejsc, grobowców. Zapewne widziałaś ostrzeżenia, które mają odstraszać dzieci. To nie zabobony. Te miejsca naprawdę są niebezpieczne, ale kryją również relikty z czasów świetności. To nie tylko świecidełka, ale również wiedza. Teraz potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. 10 lat temu sama bym poszła, ale teraz przydałyby się nam twoje umiejętności. Oczywiście. Spoko, nagroda. Zwiadowcy donieśli, że weszłaś już do jednego ze starych grobowców. Podzielisz się odkryciami? Oczywiście. To własność waszego ludu. Nie mamy wiele. Ale weź te stare monety. Jeśli złoto ma dla ciebie wartość, mogę dać ci je w zamian za każdą odkrytą tajemnicę. Dobra. Liczyłem na troszkę więcej, chociaż te monety mają tutaj dość sporą wartość. Dobra, tych grobowców jeszcze mi 4 zostały do sprawdzenia, no ale tak jak mówię... No nie teraz, nie w tym momencie. Tam patrzę jak się dostać. Pytanie tylko... No... Co jest, Lara? Dobra, już myślałem, że się nie złapię tego, nie? Okej. Dobra. Co my tutaj mamy? Jakiś artefakt? Czy coś w tym stylu? Żelazna moneta, odcięta z jednej strony, by stać się prymitywnym, ostrym narzędziem. Może do wyjmowania gwoździ? Może. No, potrzeba matką wynalazków, nie? Od razu mogę się dostać tam na górę. Strzały... A nie, mogę wziąć. Myślałem, że mam na full. Dobra, tam, aha, i tam do wioski się przedostaniemy. Spoczko. Dobra. Zobaczmy, co mamy tu. Patrzę, tam na górę to raczej już nie wejdziemy.
Czy coś tutaj jest oprócz tego gniazdka? Nie, nie ma tutaj zupełnie nic oprócz jeszcze krzesełka, na którym zapewne mogę sobie usiąść, przycupnąć. Honorowe miejsce. No, powiem, epickie nawet bym powiedział, tak delikatnie trącące epickością to miejsce i myślę, że to też jest dobre miejsce, żeby sobie zakończyć ten odcinek. Także na dzisiaj to by było na tyle, także na razie.